Do czego służą filtry CPL? Za ich pomocą eliminuje się światło spolaryzowane. Mogą więc one służyć do wydobycia błękitu nieba lub usunięcia refleksów z powierzchni, takich jak na przykład tafla wody. To, jakiego rodzaju refleksy są usuwane, zależy od stopnia obrócenia filtra na obiektywie. Co ważne, światło spolaryzowane nie występuje na całym niebie. Dlatego czasem niechcący możemy się znaleźć w sytuacji, w której kolor nieba na zdjęciu zmienia się z błękitnego na niebieski, co nie zawsze wygląda dobrze.